Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić kolejną naszą realizację domku mobilnego, który tutaj widzisz. Domek jest drewniany. Znaczy, mówiąc drewniany, mam na myśli tutaj ściany wewnętrzne i zewnętrzne, ponieważ cała konstrukcja domku jest stalowa i wykonana na podstawie projektu architektonicznego. Dlatego mówiąc domek drewniany, mam tutaj na myśli tylko szalówkę drewnianą, która jest na zewnątrz, oraz boazerię drewnianą, która jest w środku. Domek wygląda, jakby był nieskończony, jednak zrobiliśmy to celowo, ponieważ klient powiedział nam, że będzie do domku dobudowywał taras. Dlatego zostawiliśmy tutaj nieskończony dach i niezamontowane rynny, ponieważ w momencie, jak dobuduje ten taras, to rynny będzie musiał wyprowadzić na tarasie i przedłużyć sobie dach. Dlatego te obróbki tutaj nie zostały wstawione. To, co tutaj widzimy, to są dodatkowe gniazdka elektryczne zewnętrzne, które zamontowaliśmy na życzenie klienta. Rolety zabezpieczające, które w jakiś sposób będą zabezpieczały domek pod nieobecność klientów, oraz moskitiery przeciw owadom. Takie moskitiery przeważnie montujemy, jeśli klient chce, na jednym oknie w każdym z pomieszczeń. Elewacja drewniana domku wykonana jest z szalówki drewnianej, świerkowej dokładnie, o grubości 22 mm, czyli jest to dość gruby materiał. Sama szalówka pomalowana jest na kolor wybrany przez klienta na etapie podpisania umowy. Oczywiście w swojej ofercie, tak jak przedstawiam to na innych filmach, posiadamy także panele elewacyjne Kerafront, które bardzo dobrze imitują deskę drewnianą. Są dostępne w różnych kolorach, także jasnych, bardziej nowoczesnych. No i są bezobsługowe, czyli nie wymagają tego kilkuletniego malowania. To, o czym na pewno warto wspomnieć, to jest oświetlenie LED zamontowane na zewnątrz domku. Jest to rozwiązanie coraz częściej wybierane przez naszych klientów, ponieważ oprócz walorów estetycznych, dekoracyjnych, podświetlania elewacji, ma też bardzo dobrą funkcję użytkową. Podświetli nam taras czy otoczenie wokół domku. Domek ten ma długość 12 metrów i szerokość 4 metry. Mieszczą się na nim dwie sypialnie, bardzo przestronne, salon z kuchnią, z otwartą kuchnią i łazienka. Także zapraszam do środka. Jesteśmy w środku domku, a dokładnie w salonie połączonym z kuchnią. O salonie powiem za chwilkę. Kuchnia odbiega troszkę od tych kuchni, które robimy standardowo. Podstawowa różnica to ta wyspa. Bardzo duża wyspa, przy której może usiąść spokojnie 6-8 dorosłych osób. Będzie to dla gospodyni dodatkowym blatem roboczym, bardzo dużym blatem. Wyspa z tej strony nie posiada szafek, z tej strony można tylko usiąść, ale z tej strony posiada jeszcze dodatkowo dwie szafki, w których można zmieścić dodatkowe garnki czy talerze. W kuchni znajduje się pełnowymiarowa lodówka oraz kuchenka gazowa z piekarnikiem. Standardowo dajemy lodóweczki podblatowe z zamrażalnikiem oraz dwupanikowe płytki elektryczne. W domku tym zużyliśmy dwa razy więcej płyty meblowej niż standardowo. Przekłada się to na wyspę w kuchni, większą ilość szafek, dwie szafy czy łóżko piętrowe. Oprócz tego udało nam się zmieścić aż 9 miejsc do spania, co pokażę Wam na dalszej części filmu, także zapraszam do oglądania. Z tego ujęcia lepiej widać wcześniej wspomniany salon, połączony już z zamówioną kuchnią. Po mojej lewej stronie widać skórzaną rogówkę, którą klient przywiózł do nas, jednocześnie rezygnując z rogówki, którą produkujemy w standardowym wyposażeniu. Do tej rogóweczki dorobiliśmy niewielki stolik kawowy w tym samym kolorze, co reszta mebli. Po mojej prawej stronie widać taki dosyć długi, nietypowy ciąg szafek. Mówię nietypowy, bo standardowo wykonujemy tych szafek troszkę mniej. Akurat klient tutaj sobie zażyczył mieć więcej miejsca na buty i dodatkowe rzeczy, jak obrusy czy koce. Nad tymi szafkami jest miejsce na telewizor. Widać tutaj gniazdko antenowe i podwójne gniazdko elektryczne. To, co dobrze widać na tym ujęciu, to rolety przeciwsłoneczne w kolorze wybranym przez klienta oraz rolety zabezpieczające, o których mówiłem, będąc na zewnątrz domku. Zapraszam do pierwszej sypialni. Jest to największa sypialnia w tym domku. Jest w nim jedno łóżko pojedyncze
jedno łóżko podwójne rozkładane, co daje nam 3 miejsca do spania. Dodatkowo jest tutaj szafa z drążkiem i z półkami oraz niższa szafeczka z szufladami i szafką. Przechodząc do drugiej sypialni, chciałbym zwrócić uwagę na punktowe oświetlenie LED, które jest zamontowane w całym domku. Jest tutaj łącznie 18 lampek oświetlających wszystkie pomieszczenia. Oprócz walorów estetycznych, oświetlenie LED, które tutaj zamontowaliśmy, jest bardzo energooszczędne. Gdybyśmy zapalili światło w całym domku, to maksymalny pobór mocy nie przekroczyłby 60 W, czyli tyle, co jedna żarówka. Tymczasem przejdźmy do drugiej sypialni. Jesteśmy w drugiej sypialni, która jest mniejsza niż ta pierwsza, ale w tej mamy łóżko piętrowe, na którym mogą spać 2 dorosłe osoby lub 2 dzieci oraz rozkładane łóżko zwane potocznie amerykanką. Mimo że ta sypialnia jest mniejsza, to w tej sypialni może spać aż 4 osoby. Z kolei w tej pierwszej mogą spać 3 osoby. Gdybyśmy dodali do tego jeszcze 2 osoby w salonie, które mogą spać na rozkładanej rogówce, daje nam to w sumie 9 miejsc do spania w tym domu. Jest tutaj także duża szafa z półkami i z drążkiem na ubrania oraz przysufitowe szafki zwane potocznie pawleczami. Także mimo tej dużej ilości osób w domku, które ten domek może pomieścić, to każdy, tak jakby przyjeżdżając z torbą, spokojnie pomieści się ze swoimi rzeczami. Obok tej sypialni znajduje się łazienka, w której jest kabina prysznicowa, WC, umywalka z szafką i szafka z lustrem. Dodatkowo na zamówienie klienta zamocowaliśmy pralkę oraz grzejnik żebrykowy elektryczny, który na pewno ułatwi suszenie mokrych ręczników. Pod domkiem znajdują się wyprowadzenia wszystkich instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodnej, które trzeba podłączyć już jak domek będzie na działce. Akurat w przypadku tego domku będę miał możliwość pojechania do klienta na działkę. Da mi to możliwość pokazania Wam, jak zostały podłączone instalacje, o których mówiłem przed chwilą. Pokażę także, jak domek został posadowiony, jedną z metod posadowienia domku. Ale to już na następnym filmie.